Dzień dobry kochaneczki, witam w kolejnym filmie, który zapowiadałem już w poprzednim odcinku. Dzisiaj będziemy montować pompę ciepła Wotacom, czyli Panasonic seria L i będzie to pompa ciepła dość duża, bo 7-kilowatowa. A mając na myśli dość duża, to znaczy, że będziemy ją montować do budynku o powierzchni nowy budynek, kurczę, to jest 20 albo 25 cm styropianu na ścianie. Powierzchnia ogrzewana w okolicach 120 m2. Dwie kondygnacje. Wygląda to mniej więcej coś takiego. Budynek można powiedzieć ciepły, ponieważ z jednej i z drugiej strony mamy tutaj sąsiada. Jednego powiedzmy przez garaż, ale drugiego mamy przyklejonego w sumie też przez garaż, ale mniejsza strata niż temperatura zewnętrzna. Zapotrzebowanie z tego co kojarzę wychodzi od tej w okolicach 4,5 kW w szczycie przy minus 20, a my wkładamy pompę L-kę 7-kilowatową. Dlaczego tak? Dlatego, że klient tutaj troszeczkę chce pokombinować, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, jeżeli chodzi o magazyn energii, jeżeli chodzi o oddawanie tego w czasie, troszeczkę się uzbroić na taryfy dynamiczne i na zmiany, kiedy się będzie opłacało po prostu grzać pompą ciepła. Wtedy będzie grzał pompą ciepła. Proponowałem na sam początek, jeżeli chodzi o dobór odpowiedniego urządzenia do tego budynku, proponowałem tu pompę ciepła w all-in-one. Została pompa ciepła w all-in-one, ale generacji K, czyli pompa ciepła typu split, która już z założenia, że tak powiem, od mocy 5 do 9 kW, generacja K jest mocniejsza niż odpowiednik generacji, jest słabsza niż odpowiednik generacji L, czyli pompy ciepła na propan, którą montujemy. Klient po namysłach zdecydował się po pierwsze na przeskoczenie na generację L, dlatego że mamy do czynienia tutaj z monoblokiem, dlatego że mamy tutaj propan i po prostu bardziej w to wierzy. I drugie co, zdecydowało się na ciut większą pompę ciepła niż 5-kilowatową, powiedzmy 5-kilowatowa L-ka. Jeszcze naciąganie byłaby tu dobra do tego budynku. Dlaczego? Z racji właśnie tych uwarunkowań, o których Wam powiedziałem. Jak to się będzie sprawować, to będziemy widzieć pewnie po pierwszym czy tam po drugim sezonie grzewczym. Spokojnie, jeżeli chodzi odnośnie tego, czy ta pompa nie będzie przewymiarowana, to tak jak mówię Wam na wszystkich ostatnich filmach, które kręcimy odnośnie generacji L, odnośnie generacji K, jeżeli chodzi o generację K, wszystkie pompy od 5, 7, 9 do 9 kW to są pompy ciepła dokładnie takie same, różniące się tylko oprogramowaniem. Jeżeli chodzi o minimalną modulację, z mojej wiedzy wynika, że minimalna modulacja, czyli obroty sprężarki w danej temperaturze zewnętrznej, co przekłada się na generowanie odpowiedniej mocy, jest dokładnie taka sama dla 5, 7, 9. Różnią się troszeczkę algorytmy pracy, różnią się troszeczkę te pompy, troszeczkę kilka kilowatów w szczycie, różnią się generowaną mocą w ujemnych temperaturach, ponieważ siódemka i dziewiątka względem piątki po prostu wyżej się kręci, ma tak soft zaprogramowany. Jakie tutaj będzie użytkowanie tej pompy ciepła? Jeżeli trzeba będzie użytkować ją z pełną mocą po to, żeby w krótkim czasie napakować podłogówkę, którą tu mamy, która jakby nie było będzie tutaj jakiegoś typu, swojego typu magazynem energii, to będziemy używać pełnej mocy, a jeżeli klient będzie chciał grzać, że tak powiem, wedle krzywej grzewczej cały czas, po prostu włączy sobie tryb cichy, jeszcze nie wiem, czy na jedynkę, czy na dwójkę, czy na trójkę, to będzie sobie testował, jak to najlepiej wygląda w jego przypadku. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, to może teraz przejdźmy się do agregatu, bo myślę, że jeżeli chodzi odnośnie tego budynku, to już Wam wszystko powiedziałem. Jest to budynek wedle najnowszych wytycznych WT 2021, czyli budynek naprawdę bardzo dobrze wizolowany, który traci mało energii. Jeżeli chodzi o posadowienie agregatu, kochani, to wygląda to tak. Jeszcze wczoraj chyba powstawał ten fundament, który tutaj widzicie. Nie zwracajcie uwagi, że pod nim jest trawka. Będzie to jeszcze wykopane, będzie to jeszcze wyżwirowane tak, żeby minimum od tacy skroplin do poziomu 0, do poziomu żwiru było tu 25-30 cm, żeby nie zalegał tutaj śnieg. Generalnie jeszcze tutaj jakiś ma być taras, więc będzie pewnie takie obrzeże,
pogłębienie delikatne tutaj, gdzie stoi pompa, wysypane żwirem, żeby to sobie wsiąkało, ponieważ nie mamy tutaj żadnego odprowadzenia skroplin w jedno miejsce. Standardowo mamy wypusty, które tutaj widzicie, czyli pompa ciepła w kształcie litery L, tymi dziurami, które widzicie i tymi dziurami, które są tutaj, będzie siurała sobie wodą pod siebie i nikomu to naprawdę nie będzie przeszkadzało, ponieważ będzie też tutaj taras, więc nawet nikt, jeżeli chodzi o rozlewanie się tego, zamarzanie i tak dalej, w zimie, nawet jakby był tu trakt komunikacyjny, a jest straszny trakt komunikacyjny, bo tutaj mamy ogródek, więc myślę, że w ogóle nikt tutaj nie będzie wychodził w zimie, to nie będzie stanowić to żadnego zagrożenia. Pompę ciepła generacji L już Wam pokazywałem, już pokazywałem w różnych odmianach. Siódemki chyba jeszcze nie było na kanale, ale serio, wygląda dokładnie tak samo. Jeżeli nie wierzycie, popatrzcie sobie, jak to wygląda tutaj. W środku popatrzcie sobie na zdjęcia, chociażby studyjne, które pokazywałem Wam pompę dziewiątkę, bo ona pierwsza LK dziewiątka wleciała na kanał. Jeżeli chodzi o wszystkie rozwiązania mechaniczne, jeżeli chodzi o zastosowaną sprężarkę, jest to dokładnie to samo. Czy to jest złe? Myślę, że nie. Dobrze dobrana sprężarka i powiedzmy w zakresie tych mocy nominalnych 5 do 9 kW wygląda to, że tak powiem, dobrze. Drugie co trzeba powiedzieć, pompy ciepła, nieważne czy to będzie LK, tak jak tutaj, czy to będzie generacja K, możemy powiedzieć, że piątka, jak popatrzcie na papierze, dobiera się raczej do większych budynków, nie że piątka do zapotrzebowania 5-kilowatowego, tylko raczej 6,5 kW czy nawet 7 kW. Nie pamiętam dokładnie tabeli doborowej, ale raczej piątka jest troszeczkę mocniejszą pompą niż wynikałoby to z nazwy. Dziewiątka, powiedzmy, jest pompą, która odpowiada tej nazwie, tak jak tutaj w przypadku generacji L, lub jest troszeczkę słabsza, jeżeli chodzi o generację K, bo przypominam, że generacja K na przykład, czyli split, pompa ciepła czarna tylko w splicie, jest troszeczkę słabsza, szczególnie przy temperaturach 45 czy tam 55 stopni w stosunku do poprzedniej generacji, czyli generacji J. Dlaczego? Ponieważ tam jest troszeczkę mniejsza sprężarka, ale dzięki temu ta pompa generacji K będzie też lepiej dopasowywać się do częściowych obciążeń. I tyle, jeżeli chodzi o gderanie, na czym stanęła tutaj pompa. Oczywiście jest na wibroizolatorach. Czego nam tutaj jeszcze brakuje? Brakuje nam tej połączenia, jeżeli chodzi odnośnie agregatu z jednostką wewnętrzną. Oczywiście będzie to robione, będzie to połączenie hydrauliczne, tak? Wylądują tutaj jeszcze zawory przeciwzamrożeniowe. Jeden przykręcimy sobie do urządzenia. Drugi, ważne, żeby nie były w linii, żeby jeden nie sierował na drugi i to nie mogło zamarznąć, zablokować nam wylotu z tego zaworu. Drugi wyląduje bliżej elewacji. Te otwory, które tutaj mamy, są zrobione w linii, tak żeby celowały nam tutaj bezpośrednio w ten otwór i bezpośrednio w ten otwór. Tak samo jeżeli chodzi o odsunięcie ich prawo, lewo. Jeżeli chodzi o agregacik, no to tyle. Stoi on sobie w takim miejscu, że nie potrzebujemy tej dodatkowej czujki temperatury zewnętrznej. Wykorzystujemy tylko tą czujkę temperatury oryginalną, która jest zlokalizowana tutaj na agregacie. Idziemy sobie teraz do środeczka. Tutaj mamy fajne przejście. Możecie się z milionami słuchaczy przywitać. Jesteś ładnie ubrany dzisiaj. Starczy! I jeżeli chodzi o odnośnie środka, to na chwilę obecną wygląda to tak. Mamy tutaj na górze bufor, który jest zlokalizowany na powrocie. Popatrzcie, tylko jeden króciec z tej strony. Jeden króciec z tej strony, czyli będzie przez niego przepływało. Brakuje nam tutaj jeszcze zaworu upustowego, przebiciowego, nadmiarowego. Uśmiechnij się, jesteś w telewizji. Panie Adrianie, bo miał być trochę bekowy odcinek, ale znowu im pierdzielę te smenty swoje, tak? Kolejna pompa ciepła all in anal i co jest najważniejsze? All in anal. All in anal, tak. I co jest najważniejsze jeszcze? Że to jest pompa ciepła najoszczędniejsza. Dlaczego? Ponieważ jest kuźwa w gazie. Widzieliście coś takiego? Pompa ciepła w gazie, tak. I to jeszcze w monobloku, więc podwójnie oszczędna, hybryda taka trochę. Dobra, kochani, i tutaj schodzimy sobie, jeżeli chodzi o instalację centralnego ogrzewania. Tutaj mamy wszystkie przyłącza, łącznie z cyrkulacją. I dzisiaj cyrkulację? Robimy! Robimy, wykonujemy, bo tutaj klient leci na bogato i troszeczkę jest tutaj rozleglej niż 5 metrów w każdą stronę, więc tą cyrkulację warto było tutaj wykonać. Jeżeli chodzi o dobiegi do wszystkich rozdzielaczy, rozdzielacz na górze, który właśnie od powietrza jest mniej więcej też na tyle obiegów, gdzieś maksymalnie
maksymalna długość obiegów i są w miarę one równe, 60-70 metrów. I mamy tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obiegów. Na górze jest chyba 8 albo 7, albo 7 obiegów. Klient tutaj mówi, że wyszło w okolicach 1100 metrów podłogówki, czy coś takiego. Jest to zrobione w tej niebieskiej rurze. Nie pamiętam, to był chyba PERT, czy coś takiego. Generalnie jest, działa i tyle. I można powiedzieć, jak na taką powierzchnię dość gęstą musi być ta rura rozłożona, albo jest po prostu zrobione dość dużo sekcji, bo nie wiem, może dobiegi dłuższe wychodziły. Generalnie jest, jak jest. Dlaczego w ogóle w tej instalacji wkładamy bufor? Dlatego wkładamy bufor, bo klient chce mieć możliwość też tutaj sterowania tą instalacją. Patrzcie, mamy powyciągane zasilanie i w przyszłości ma być tak, że wyląduje tutaj ogrzewanie strefowe, żeby jeszcze dodatkowo zwiększyć sobie komfort użytkowania takiej instalacji. Dlaczego pompa ciepła all-in-one? Dlatego pompa ciepła all-in-one, żeby wkomponować się w to miejsce. Popatrzcie, rura do gazu, a klient zdecydował się jednak na pompę ciepła, a nie na gaz, twierdząc po prostu, że co? Prąd jest w stanie sobie wygenerować, też jeździ samochodem elektrycznym, więc, że tak powiem, wiara jest w to rozwiązanie, tak? Jak to się sprawdzi, to tak jak mówię, po sezonie grzewczym będziemy coś więcej mogli powiedzieć, jak wszystkie taryfy dynamiczne i tak dalej zostaną powprowadzane. Samochód elektryczny też może nam tutaj robić po prostu też jako częściowo jako magazyn energii, więc myślę, że spoko rozwiązanie. No i tyle, no idziemy w tym kierunku, trzeba pokleić teraz wszystkie rurki, które tutaj mamy. Chłopaki zajęli się klejeniem tego do bufora, dlaczego? I potem połączą sobie wszystkie rurki, jeżeli chodzi o ciepłą, zimną wodę i cyrkulację. Wyjadą sobie w te miejsca, które będą już się włączać potem do pompy. Dlatego właśnie, żeby ten etap zrobić najpierw, tak? Potem przyjść tu z pompą. Pojechać jeszcze od pompy, dlatego że musimy jakoś połączyć się z agregatem. Lecimy sobie do góry, lecimy sobie tutaj w uchwytach nad drzwiami wyjściowymi, polecimy sobie rurami, zejdziemy w dół. Tutaj już mamy przygotowane przejścia na zewnątrz, otwory. No i wychodzimy tam, gdzie Wam pokazywałem przed chwilą. A dlaczego all-in-one? Ogólnie miejsce, które tutaj mamy, maszynownia, jest dość małym pomieszczeniem i myślę, że ono jeszcze będzie dodatkowo zagospodarowane, pewnie na jakąś pralnię albo na jakieś pomieszczenie techniczne. Więc stąd pomysł, żeby takie urządzenie wpakować. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Czytając Wasze komentarze, kochani, wszystkie odpowietrzniki, które teraz tutaj wsadzimy, będą odpowietrznikami ręcznymi, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ok, działamy i jak będzie coś fantastycznego, wspaniałego, cudownego, rewelacyjnego, nie pajacuj, to wracam. Ty jesteś to wam najwspanialszy, najlepszy, rewelacyjny, już, najlepszy już. Szef na tej półkuli ziemskiej. A na drugiej? Na drugiej nie znajduje się już żadnym. A Kacper? Na drugiej to co? No to Kacper na drugiej. To ja to powiedziałem, tak? Kochani, ja Wam pokażę, jak to wygląda na chwilę obecną, bo jutro niestety mnie tutaj nie będzie. Kończymy dzień pierwszy i postęp prac myślę, że jest dość zaawansowany, bo praktycznie całą hydraulikę mamy tutaj podpiętą, oprócz zaworu przebiciowego, który mamy wstawić w to miejsce, czyli tego nadmiarowo upostowego, jeżeli wszystkie pętle od podłogówki, czy większość pętli od podłogówki by się zamknęła, żeby obieg zamknął się przez bufor, zapewnił odpowiedni wybieg pompy, czy energię na potrzeby wykonania defrostu. Jeżeli chodzi o lewą stronę, wygląda to tak. Tutaj przechodzimy jeszcze takim skomplikowanym egeszege do buforka, żeby można było się wpiąć tutaj na półśrubunku. Mamy już przygotowane uchwyty pod linię do pompy, do agregatu, tak, żeby podłączyć się zasilaniem i powrotem. Już jest wszystko, że tak powiem, tutaj ładnie rozkminione
I co? Ja się już z wami żegnam. Jeżeli chcecie taką pompę ciepła, czy to L, czy to K, ogólnie Panasonica, bo też czasem pytacie, jakie pompy ciepła montujemy. Montujemy takie pompy ciepła, jakie widać na kanale. Wszystkich filmów z wszystkich montaży nie ma na kanale, bo nie jest to po prostu wykonalne, żeby z chłopakami, czy do chłopaków dojechać w każde miejsce, czy ja, czy nasz kochany montażysta, pozdrawiamy Roberta. Ale jeżeli wy chcecie się spotkać na przykład ze mną, spotkać się z Adriankiem, to wszystkie link do wszystkich wytycznych, jakie potrzebujemy, żeby wycenić wam pompę ciepła, znajdziecie w opisie pod filmem.